Wypowiedź rzecznika Platformy, posła Jana Grabca, który w jednym z programów telewizyjnych zarzekał się właśnie, że to nieprawda, że nie likwidowano jednostek. Więc co pokazujemy w spocie? Pismo podpisane przez starostę legionowskiego Jana Grabca i zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, gdzie apelował do własnego rządu Platformy Obywatelskiej, do własnego ministra obrony o co? O nielikwidowanie jednostek jako samorządowiec, bo to są podatki, bo to są miejsca pracy. No, trudno dobitniej ukazać hipokryzję i zakłamanie. No jeżeli człowiek, który pisał listy do MON-u, żeby nie likwidować jednostek, jednostka została zlikwidowana, teraz jako rzecznik Platformy mówi, że nie likwidowali. Był starostą legionowskim, doprawda, drodzy państwo, a w Legionowie stacjonowała pierwsza dywizja Wojska Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki. A potem po zmianach Platformy już nie stacjonowała. Już nie stacjonowała, tak, to prawda, została zlikwidowana.